Dzisiaj krótki pokaz, jak robić polaryzację wątroby. Wątroba ma to do siebie, że jest takim dyrektorem organizmu. Jest jednym z tych organów, który jest tym zarządzającym poniekąd. I jak zapewne się orientujesz, jeśli w firmie coś nie działa tak, jak powinno, coś jest nie tak funkcjonuje, bardzo często zarządzający, dyrekcja, kierownik, że tak się wyrażę, nie radzi sobie z czymś. Albo przyjdzie wściekły do pracy, prawda, i rozkłada atmosferę i wszyscy pracownicy nie tak funkcjonują, a zatem i cała firma nie tak działa, jak powinna. Zatem, jeśli takim dyrektorem organizmu jest wątroba, trzeba o nią zadbać. I w związku z tym, że żyjemy w takim świecie, w którym na okrągło stres, nerwówki, jakieś gonitwa, prawda, że my właściwie nie jesteśmy sobą, tylko takie roboty, gonitwa, teraz okres jakiś świąteczny, prawda, coś tam znowu, to jakieś stulecie, na okrągło, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Żyjemy właściwie nie swoim życiem, nie zaglądamy do siebie samego. Więc może sposób ten taki stricte fizyczno-energetyczny, trzeba podejść do tej wątroby i troszkę doprowadzić ją do porządku. W jaki sposób? Bardzo prosty, nieskomplikowany. Otóż, strzepnąć ręce, przybierzesz się do samouzdrawiania, do ustawienia wątroby w sposób właściwy. Strzepujesz ręce, co robisz? Zgarniasz niejako tą energię statyczną, która się zbiera wokół nas, ciągle różne czynności robimy, więc trzeba ją strzepnąć. Co zrobić? Potrzeć. To jest troszkę tak, jak czasami na filmach widzisz, jak kogoś wyciągają z problemem sercowym, to urządzonko najpierw tak, a potem tam do serducha prądem, no i żyje, albo powiedzmy sobie, trochę nie bardzo żyje. Tu, powiedzmy, ten podobny mechanizm, strzepujemy, przecieramy, jedna ręka plus, druga minus, prawda? I co robimy? Ano polaryzujemy wątrobę. Wątroba ma dwa główne płaty, w sumie cztery, ale dwa główne płaty i one wymagają odpowiedniej polaryzacji. Kiedy się stresujemy, żyjemy tym zwariowanym życiem, ona się rozpolaryzowuje, czyli nie zarządza w sposób właściwy organizmem. Co trzeba zrobić? Spolaryzować samemu. Do tego służą te narzędzia, jakim są ręce. Twoje ręce. Wątroba, dla przypomnienia, w znakomitej większości ludzi jest po prawej stronie, więc trzymajmy się tego wariantu. Co robisz? Jedna ręka tu na płacie wątrobowym, druga tutaj. I zwróć uwagę, dbamy o to, aby one się nie stykały, żeby nie następował proces spięcia, o może tak to nazwę, takim językiem, który umysł może ogarnąć. I trzymamy tyle, aby nam się zrobiło troszkę ciepło. Tam poczujesz to ciepełko, ono się tam wydarza. I w którymś momencie, co robisz? Najnormalniej w świecie masz spolaryzowaną wątrobę, kiedy ciepełko się pojawiło. Oczywiście dobrze wtedy wziąć wcześniej głęboki oddech, wyluzować troszkę, znaleźć te 2-3 minuty takiego spokoju. Co zrobiłeś? Spolaryzowałeś. Strzepnąć oczywiście, potrzeć. No i zrobiłeś sobie zabieg polaryzacji wątroby. Znakomite, świetne rozwiązanie. Dorzucę do tego, że w sytuacji, kiedy poczujesz jakąś nerwówkę, poczujesz, że coś nie tak ci funkcjonuje, znajdź chwilę, idź do toalety, do łazienki, do jakiegoś miejsca, powiedzmy sobie, gdzie możesz to spokojnie zrobić. Weź głęboki oddech, zaprzyjaźnij się z sobą samym, pamiętaj, strzepnąć, potrzeć i wątróbka. Nie stykają się dłonie, potrzymać, ciepełko, ok, wydarzyło się. I zrobić to czasami kilka razy, szczególnie w naszym współczesnym, nie do końca normalnym świecie. Szymon Spolankiewicz do Ciebie mówił, spolankiewicz.pl. Tam znajdziesz wiele informacji różnych, gdzie można Ciebie przekierować, abyś doedukował się, znalazł jeszcze inne, kolejne fajne porady. A może wydarzenia, na które warto się też nasze wybrać. Do miłego.